jeżeli nie będzie zniszczony cały ten reżim stworzony przez Putina wraz z tą skrajną prawicowymi bandytami, jak często mówi się, to nasze dzieci, wnuki będą żyć znów w sytuacji zagrożenia i ta powtórka będzie już coraz bardziej niebezpieczna. No nie można żyć wszystkim przez wielu, wielu lat w sytuacji stałego zagrożenia. Dzień dobry, witam Państwa w czwartek, jak zawsze z serca redakcji Super Expressu. Ja się nazywam Jan Złotorowicz i to jest mój raport. No i rzeczywistość zmusza nas do tego, żebyśmy po raz kolejny w raporcie rozmawiali o wyjątkowo obrzydliwych typach i o ich wyjątkowo obrzydliwych sposobach prowadzenia polityki, ale przynajmniej z fajnym i sympatycznym gościem. Profesor Władimir Ponomariow, znany już Państwu bardzo dobrze. Dzień dobry, witamy w raporcie Złotorowicza. Jeśli ktoś przegapił albo jeszcze pana profesora nie zna, rosyjski uczony, człowiek, który się poznał bardzo dobrze na Putinie, no i teraz jest jednym z jego najwnikliwszych i najostrzejszych recenzentów i krytyków. I muszę państwu zdradzić, że pan profesor sam aż poprosił o to, żebyśmy, nie musiał mnie namawiać, bo ja tylko czekałem na taką możliwość, żebyśmy usiedli i porozmawiali o najnowszych groźbach ze strony i Putina, i Łukaszenki. Jeśli ktoś to przegapił, dwaj ci panowie spotkali się w Petersburgu, gdzie Łukaszenka opowiadał, jak to grupa Wagnera, która też raz przecież po nieudanym puczu, częściowo nieudanym puczu, przeniesiona została na Białoruś, jak już się rwie, żeby atakować Polskę, że według jego słów zróbmy sobie wypad do Warszawy i Rzeszowa. Rzeczywiście Wagner stanowi takie realne, fizyczne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa? Nie, sądzę, że dla Polski to nie jest zagrożenie, dlatego że Wagner już nie posiada ciężkiej broni i w ogóle jest, skurczył się, już jest nie taki duży, jak był. Armia ukraińska zdrowo pomogła zmniejszyć ilość kombatantów, jak gdyby, bojowników tej struktury. W związku z tym tu nie chodzi o realne zagrożenie, ale chodzi o to, żeby stworzyć atmosferę zagrożenia, żeby Polacy nie żyli w takiej spokojnej, komfortowej atmosferze, jaka teraz panuje w Polsce. I zawsze jest w Łotwie łowić ryby w brudnej wodzie. I on, i to spotkanie, i ostrzeżenie, prowokacja putinowska dwa dni przed tym spotkaniem, 21 lipca na Radzie Bezpieczeństwa, kiedy on wprost mówił o Polsce, że Polska chce włączyć się do walki przeciw Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. I wspominając, lepiej, żeby nie wspominał te czasy 1939-1945 roku, ale wspomniał i jak zazwyczaj skłamał. I to jest też cel u niego. Он хоче знищити цілий той уклад сил, який створився в Європі по звичайству над хітлерівцями. І фінал того укладу, який був заложений в Європі, падає на 75-й рік, коли було знане пощадження спільноти європейської, де були заакцептовані всі границі в Європі. І він зараз хоче підважити це. Тим самим зробити хаос. Хаос не тільки поміж Росією і Україною, а хаос поміж Польською і Україною, а далі пійде Литва, Польська і далі, і далі, і далі, і далі. Він хоче створити загроження огульне в Європі. I tak jak słucham tego, to się zastanawiam. Jeszcze jak zobaczyłem to jego wystąpienie, to 21 lipca, też sobie myślałem, a
To już jest zgrana płyta, to już słyszeliśmy wielokrotnie. Polska chce zająć zachodnią Ukrainę, zachodni faszyści atakują rosyjskie ziemie, musimy się przed nimi bronić. No, ale potem było to spotkanie z Prigożinem, potem się zaczęło właśnie to, jak to się modnie mówi, eskalowanie napięcia. I tak się zastanawiam, i teraz też jak słucham tego, co pan profesor mówi, czy to jest po prostu nerwowa reakcja na to, że wojna nie idzie tak, jak powinna? Czy to od początku był plan i wojna jest w Ukrainie tylko jednym z wielu tego elementów? No, Putin na pewno zaczynając wojnę w Ukrainie, liczył na to, że ta wojna będzie zwycięska i szybko zwycięska. Nie udało się. Ale plany u niego były na pewno nie tylko walczyć z Ukrainą, a w ogóle walczyć z NATO i z całą Europą. Tylko on myślał, że uda się z początku z Ukrainą, potem może z Polską, potem jeszcze z kimś. I tak powoli, powoli robić ekspansję na całą Europę. To, o czym myślał kiedyś Сталін. Ale nie udało się. I w związku z tym, teraz u niego sytuacja jest taka, że on powołał do życia tych, tą skrajną, no nie można teraz jeszcze mówić skrajna prawica, bo tam jeszcze nie ma tej ideologii prawicowej, ale przyjdzie czas, kiedy ta prawicowa ideologia stworzy się. I ta skrajna prawica pojawiła się dzięki temu, że on nie może wygrać. I ona chce iść dalej. I ona stwarza największe niebezpieczeństwo dla Europy nie z punktu widzenia dnia jutrzejszego, a z punktu widzenia dnia dwa dni po jutrzejszym. Bo jeżeli nie będzie zniszczony cały ten reżim stworzony przez Putina wraz z tą skrajną prawicowymi bandytami, jak często mówi się, to nasze dzieci, wnuki będą żyć znów w sytuacji zagrożenia i ta powtórka będzie już coraz bardziej niebezpieczna. No nie można żyć wszystkim przez wielu, wielu lat w sytuacji stałego zagrożenia. No tak, a wiele wskazuje na to, że musimy się do tego przyzwyczaić, bo to, co mnie najbardziej niepokoi w całej tej sytuacji, kiedy widzieliśmy się ostatnim razem, widzieliśmy się, można powiedzieć, dosyć optymistyczne to może złe słowo, ale mieliśmy takie dosyć dobre nastroje, bo było świeżo po tym puczu Prigożina i to był moment, zresztą żeśmy się wtedy zgodzili podczas rozmowy, w którym Putin był najsłabszy od momentu, w którym przejął rosyjskie stery. Był osłabiony, skompromitowany, pokazany jako słabeusz, który nie panuje nad sytuacją. Jak widzę teraz te ruchy, jak to, jak Wagner został jak gorący kartofel, przerzucony pod polską granicę i stał się teraz polskim problemem, a przestał być problemem Władimira Putina, to dochodzę do wniosku, że Putin w stosunku do tego, o czym rozmawialiśmy poprzednio, się umocnił. Czy pan też tak na to patrzy? Nie, oczywiście nie, Putin nie jest mocniejszy niż... Nie, absolutnie. Po pierwsze, ja potwierdzam wszystko, co mówiłem wtedy panu. Путин показал, и тен режим показал целому святой, что с ним можно вальчить. И под тем взглядом Пригожин удоводнил, что можно аж до исправиши до Москвы. По-друге, терас юж видимы, что певны генералове теж зачинаю падшить, ну, я бы поведел, неприязни на Путина и на том ситуации, которая створилась терас на фронте с Украиной. И то есть реальное ослабление Путина. Але то вцалі не означає. Я втеді то підкреслял, що не можна очікувати, що юж утро поючи, ми юж будемо мати виграно з Путіним. Jednak Rosja z punktu widzenia ekonomicznego pozostaje jednak mocarstwem z jednej strony. Po drugie przemysł, jednak Ukraińcy nie bombardują przemysł wojskowy rosyjski, a on jest jednak potęgą. I armia, i ludność w Rosji jednak
częściowo czy nie częściowo popiera swою na razie armię, ale to, że erozja już jest realnością, to też jest prawda. I ja bym powiedział, że warunkiem оптимизму есть один варунок оптимистичный, чтобы оптимистичный сценарий уж створился. Треба, чтобы Польска отыграла жечевище роли лидерского в той вальце с Путиным. Польска, которая лончащая с краями, иными краями Европы Всходней, с иными краями Европы, попарта через Стани Зидночоной Великобританию и спулпрацуемся с оппозицией российской, то тогда мы действительно можем выиграть. Если того варунку не будет, сплупрацы, концентрации всех висилков, то тогда программа. Я для того, пан добре вспоминал, что даже я звонил им до пана, бо сейчас этот конгресс депутатованных людовых звучился до политиков польских, до партий политических, маючи на увагу, что Польска на подставе консенсус политичным вальше терас с режимом путиновским и попера Украина. Венц конгресс маючи то на мысли звучился с пропозицией звенькшить сплупрацы отделывания информационную координацию, кооперацию с наивеньшими силами политичными в Польше. И втеды жечевище можем ущемнуть. Właśnie, no to jakby, sukces. Jakby to miało wyglądać w świecie pańskich marzeń, to jaka powinna być teraz reakcja naszych władz na te słowa Putina? Czy te, bo oczywiście krytyka była, zostaliśmy też poparci przez naszych zachodnich sojuszników. Departament Stanu bardzo stanowczo zareagował, przypomniał, jak często zresztą przy tego typu okazjach artykuł 5 NATO. Teraz ledwo wczoraj francuski duży dziennik też zwracał uwagę, że Putin, ja nawet zacytuję, Putin i Łukaszenka chcą zdestabilizować Polskę, wykorzystując kwestie dawnych polskich kresów i zaszłości historycznych. Jakby widzą, co się dzieje, rozumieją dokładnie to, co pan mówi, ale czy w pańskiej ocenie ta reakcja jest wystarczająca? Moim zdaniem tu musi być główny nurt, rozwaga, powaga, ocena, prawdziwa ocena sytuacji, ale żadnej paniki. Żadnej paniki. Na odwrót spokojne ruchy. I jeżeli będziemy ruchy robić razem, i my gotowi jesteśmy, opozycja rosyjska w Polsce gotowa jest poprzeć każdy normalny ruch władz i polityków polskich. Wtedy da się zwyciężyć tą sytuację. Ale pamiętajmy, że Putinu nie chodzi o to, żeby i Łukaszenki, żeby wtornąć do Polski. On doskonale zdaje sobie sprawę z 5 artykułu NATO. Але, щоб спроводовувати денервування, щоб люди в Польщі почали себе бати. Він мовив, przecież, не просто огульні у Польщі, він мовив Жешов. Так, конкретно. То есть Жешов, той пункт, то польське місто, яке найбільший мав вклад в допомогу уходцям з України. Так, і там теж є бази американські, що на то... Ну, з іншої сторони, ну, очевидно, а де їм бути, якщо границі є? В ogóle, я вiem, що пану цього не мушу тłumaczyć, але добре було, щоб ми теж з нашим відзом трохи о тому оповідали, бо це теж є фасцинуюче, як режим путіновський, як пропаганда путіновська всього потрафі перекręcić на свою сторону. Чи ескалують напіння на нашій границі, підсилають нам тих своїх найгорших вагнеровських бандитів під саму нашу границю, на що наше władze no, reagują no, wzmocnieniem liczby wojsk na granicy, dalszym zabezpieczaniem granicy. Ponieważ trwa wojna, no to Rzeszów właśnie stał się nie tylko punktem pomocy dla uchodźców, ale też ważnym elementem przerzutu broni i dostaw dla Ukrainy. Jak to jest przedstawiane przez rosyjską propagandę? No zobaczcie, gromadzą wojska, wpuszczają Amerykanów, przerzucają sprzęt, za chwilę zaatakują. Niech mówią, niech myślą. Niech myślą, ale Polska w tej sytuacji nie jest ofiarą.
ofiarą, niestety, ale ofiarą, która walczy, jest Ukraina. A Polska wraz ze wszystkimi krajami NATO musi stworzyć zaplecze dla Ukrainy, ale takie trwałe zaplecze, żeby Ukraina mogła jednak wygrać. Czy te groźby, które padły, no bo padły wprost groźby, tak jak pan zresztą sam zwrócił uwagę, że to nawet bardzo konkretne, konkretnie zostały wskazane cele. Pan mówi teraz, że to jest tylko narracja, która ma destabilizować. Czy w ogóle nie powinniśmy się bać? Czy to są te przysłowiowe strachy na lachy? Czy też jednak wagnerowcy stanowią jakiekolwiek realne zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa? Proszę pana, ja sądzę, że w tym stanie, w którym Wagner jest teraz, on nie ma żadnego prawdziwego zagrożenia dla Polski. Ale pamiętajmy, że na terytorium Białorusi jest broń nuklearna. Oczywiście kluczyk od tej broni znajduje się w Kremlu, ale rozszerzenie grona ludzi, którzy będą podejmować decyzje, to stwarza dodatkowe ryzyko. I w związku z tym Wagner plus broń nuklearna, a my widzimy, co mówi Wagner, co mówi Prigożyn. On mówi straszne rzeczy, to rzeczy faszystowskie. A wiadomo, że faszyści, Hitler, gdyby zdążył wytworzyć broń nuklearną w trakcie wojny, II wojny światowej, na pewno bym ją użył. I w związku z tym tu jest niebezpieczeństwo. I trzeba, on oczywiście zrobi sztukę teatralną, tak jak my mówiliśmy poprzednim razem, ale ta sztuka jest bardzo niebezpieczna. Bo ona znajduje się w sytuacji, kiedy wszystko rozwija się dynamicznie. I ja jeszcze powrócę do tego, że niestety Rosja jednak w porównaniu z Ukrainą jest, ma większe siły, militarne, realne siły. Ale z drugiej strony widzimy, że generał Popow, jeszcze generał ten, od służb desantowych, wojsk desantowych, jednak wypowiedzieli się przeciw Putinowi. Jednak Гиркин, Стрелков Гиркин też krzyczy. I tak dalej, i tak dalej. To jest jednak ta opozycja, ale opozycja radykalna, ona zmniejsza twardość tego reżimu. I trzeba uważnie słuchać, co dzieje się tam. Polska musi być jak lekarz, internista, który słucha, co dzieje się za granicą. Jak bije się serce tego nienawistnego reżimu dla wszystkich. I właśnie dlatego rozmawiamy, bo wiem, że pan ma dużo lepsze rozeznanie niż ktokolwiek inny w tym kraju, jak to wygląda. Ja sam się zastanawiam, bo pan mówi właśnie, że te bunty mniej lub otwarte generałów, czy ich jakieś tam często mniej lub otwarcie wyrażane niezadowolenie z sytuacji na froncie, że osłabia twardość reżimu, jak rozumiem, znaczy w tym sensie, że no, ten reżim kruszeje, ale nie w sferze jakby deklaracji, bo w sferze deklaracji reżim staje się coraz twardszy i coraz niebezpieczniejszy. Tu wracam do tego, o czym pan mówił, o tej, zresztą już wcześniej poruszaliśmy ten wątek, tej skrajnej prawicy. Znaczy wiemy, że w Rosji de facto nie istnieje żadna realna opozycja, taka powiedziałbym pokojowa. To nie jest tak, że Putin ma u siebie gołębi i jastrzębi. Putin ma u siebie i jastrzębie i sępy, tak bym powiedział. Jest, tak i jedni jest. I drudzy chcą po prostu tej wojny, tylko jedni chcą ją po prostu wygrać za wszelką cenę, również z użyciem broni nuklearnej, również z użyciem ataku z Białorusi, wszystkich tych najbardziej radykalnych kroków, o których słyszymy. Zastanawiam się, no Putin jakoś gra na tych nastrojach, puszcza cały czas oko do tego środowiska, które pan nazywa trafnie w mojej mniemaniu skrajną prawicą, czy też wręcz powoli rosyjskim faszyzmem. Czy on jest tylko zakładnikiem tych środowisk, czy też samemu mu osobiście jest jakoś do nich blisko? No, po pierwsze, Putin... To, jak ja go rozumiem, on, mając wychowanie służb specjalnych, nie ma żadnej ideologii, nie ma żadnej filozofii oprócz własnej władzy. Ale filozofii, tak jak miał Hitler w Mein Kampf,
takiej całościowej filozofii oczywiście, że nie miał. W związku z tym on powoływał do życia różne elementy i sam staje się ich zakładnikiem. Z jednej strony powołał, a z drugiej strony jest zakładnikiem tego. I na tym polega całe zagrożenie tej sytuacji. Jeżeli w pewnym momencie pojawi się jakaś siła, prawdziwa siła polityczna skrajnej prawicy, to ona, mając uzbrojonych ludzi, jednak armia, 300 tysięcy znajduje się tam w Ukrainie. I to jest siła bardzo mocna. I jeżeli polityka, filozofia prawicy stanie się dominantem, to wtedy już wszystko jest przygotowane na to, żeby to wybuch prawdziwy, puć prawicowy. Pamiętajmy, że jeszcze na początku XX wieku szła walka pomiędzy bolszewikami i ekonomistami. Mm-hmm. Ekonomiści to nie są ekonomiści. Ekonomiści to jest te, którzy mówili, że klasa robotnicza musi walczyć przy pomocy hasł ekonomicznych. Ale w ciągu kilku miesięcy, w 16 roku, споляризувала ще та маса від жондань хліба до жондами влади рад пришлим Зв'язку Радянським. То шибко радикалізуюча ситуація. В зв'язку з тим треба уважно слухати, що діється, щоб не допустити цієї радикалізації, щоб втрончитися до вийти в тому ситуації. Не тільки при допомозі розмов телевізійних, але й при допомозі бойовників, комбатантів, сили мілітарної. І не важливо, що вона є зараз слаба. Вона поволі буде набирати сили. Важливо, щоб була альтернатива. Нема альтернативи путь правіцовий. Як мовив пан о тій силі мілітарній, то добре розумію, що пан на мислі хоча б той російський легіон, який зараз валчить по стороні українській і, зрештою, удоконував райдів на російські території. Наразі слабе. Але важливо, що є альтернатива. Нема їх, нема альтернативи. І втеді Вагнер панує над ситуацією. Słucham tego i jestem bardzo mocno zaniepokojony. Już panu tłumaczę dlaczego. Cała ta koszmarna sytuacja, z którą się mierzymy, zaczęła się jakby tak to sobie, jak ja to sobie staram się jakoś uprościć, żeby dobrze zrozumieć. Tak dla mnie zaczęła się tak naprawdę w momencie, w którym Putin doszedł do władzy, znaczy doszedł do wniosku, że Zachód jest tak podzielony, tak miękki i tak słaby, że jest niezdolny do spójnego i twardego reagowania na jego bandytyzm. W związku z tym bez problemu może Ukrainę zaatakować, zająć ją i zanim ktokolwiek w ogóle nie zdąży na Zachodzie zareagować, to już będzie miał sobie podległy reżim w Kijowie. To się szczęśliwie nie udało, ale odnoszę wrażenie, że cały czas problem polega na tym, że rzeczywiście Zachód... nasz problem polega na tym, że jak jesteśmy krajami wolności, demokracji, wolnego rynku, to nie jest tak, że my nie mamy tych bandyckich narzędzi, które on ma, my po prostu z prostych przyczyn nie możemy ich używać. No my nie będziemy mu, a nawet gdybyśmy używali tych bandyckich metod, które on, gdybyśmy mu zaczęli, nie wiem, destabilizować proces wyborczy za pomocą, nie wiem, ataków hakerskich, albo no, stosować wszystkie te różne zabiegi, które się zbiorczo nazywa wojną hybrydową, one i tak tam nie będą miały żadnego znaczenia, no bo to jest reżim, który stanie sobie z nimi poradzić. Te wszystkie bandyckie metody, one są skuteczne przeciwko państwom demokratycznym, a w warunkach reżimu putinowskiego, obawiam się, nie będą miały żadnego znaczenia. Proszę pana, moim zdaniem nie trzeba myśleć o bandyckich metodach. W rzeczywistości najważniejszym atutem Polski jest jej позиція лідерська в Європі Сходній. І консенсус політичний на тему стосунку до Росії путіновської, в стосунку до України. То є найважніше.
Oprócz tego istnieje opozycja rosyjska, która teraz przygotowuje się i przygotowuje się przy pomocy różnych ustaw, żeby... To jest też broń. Scenariuszy, jak trzeba dojść do władzy, jak robić transformację, na jakich zasadach. I tu Polacy mogą odgrywać, politycy mogą odgrywać bardzo dużą rolę. Oni mogą podpowiadać, co pracuje, co nie pracuje, w jakim kierunku iść przy transformacji politycznej. A z drugiej strony ta opozycja rosyjska ma jeszcze jeden oddział, wojskowy, militarny oddział, gdzie nabiera siły ten PiS, jeden legion Wolnej Rosji, Wolnej Rosji. I ważne, żeby istniał i ten nurt. Polakom nie trzeba wtrącać się do spraw militarnych. Bo Polska jest państwem NATO. I tu trzeba działać. Polityczna koordynacja, pomoc, doradztwo i tak dalej, i tak dalej. Pomoc opozycji. A opozycja rosyjska przecież to jest władza w Rosji. I to jest sprawa opozycji rosyjskiej, a nie władzom polskim bezpośrednio przychodzić do władzy w Rosji. Przecież o to chodzi. Wspierać, pomagać, konsultować, ale nie uczestniczyć w tym zakresie, jak postawiona w krajach NATO pomoc militarna, wspieranie polityczne ogólne. Dla nas oczywistym względów kluczowym i najważniejszym elementem działania, jeśli chodzi o Europę Wschodnią, no jest pomoc dla Ukrainy, wsparcie Ukrainy, jest doprowadzenie do tego, żeby Ukraina jak najszybciej pokonała tych bandyckich najeźdźców i przepędziła ich ze swojego terytorium. Ale zastanawiam się, czy mamy tutaj zbieżne interesy, bo im lepiej będzie szło Ukrainie na tej wojnie, za co trzymamy przecież kciuki, im reżim będzie przez to słabszy, tym bardziej będzie podatny na ataki wewnętrzne. I to, o czym pan mówił, jest groźba zaraz ze strony jakichś tam sił mrocznych, faszystowskich, skrajnie prawicowych, albo po prostu twardogłowych, którzy chcą wojnę wygrać za wszelką cenę. A z drugiej strony jedyna alternatywa, jaka dlatego widzę, to jest po prostu Putin 2.0, czyli ktoś, kto przyjdzie i będzie udawał, tak jak Putin kiedyś, liberalnego, prozachodniego polityka, ale po prostu cały ten system zachowa i odłożymy sobie problem w czasie. Czy nie ma tutaj, czy da się pogodzić walkę o zwycięstwo Ukrainy z aspiracjami rosyjskiej opozycji demokratycznej? Po pierwsze, dla mnie osobiście nie istnieje pytanie, czy. Dla mnie istnieje pytanie, jak. Jak to zrobić? Jeżeli będziemy siedzieć przy stołach i dyskutować, czy możemy, czy nie możemy. Czasami uczestniczę w takich dyskusjach. Opozycja jest za słaba rosyjska. Prigożyn jest znacznie mocniejszy. To co my mamy robić? Działać. Nie ma innej odpowiedzi. Jeżeli będziemy działać, jeżeli będziemy uzgadniać swoje ruchy pomiędzy sobą, koncentrując na najbardziej słabych miejscach reżimu rosyjskiego, to wtedy jest szansa wygrania. Jeżeli nie będziemy tego robić, żadnych szans nie będzie. Nie można dopuścić do tego, żeby Putin odszedł, reżim pozostał. Bo będzie powtórka. To jest, trzeba pamiętać nam wszystkim. Właśnie, i tak jak pan mówi, no żeby skutecznie z Putinem walczyć, pan to mówił, no musimy być jak ten lekarz, słuchać, co tam się dzieje. No to mnie osobiście no zmusza do tego, że często muszę zadawać te same pytania przy kolejnych tych, ale uważam, że zawsze warto, bo sytuacja jest dynamiczna, sytuacja się zmienia. Pamiętam, jak rozmawialiśmy wtedy świeżo po puczu, już wtedy pojawiły się głosy, no, że Putin będzie musiał jakoś przejąć inicjatywę, będzie musiał jakoś pokazać swoją siłę.
Ja widzę tu taką wzmożenie Putina i mam wrażenie, że dostał jakiegoś wiatru w żagle i ma jakiś pomysł na to, co robić. Jedna sprawa to jest to, o czym rozmawiamy tutaj już od początku programu, czyli te groźby względem Polski, to używanie tego Wagnera jakiego takiego i Prigożina jako takiego straszaka, przerzucenie nam tego problemu na granicę. No z drugiej strony mamy bardzo potężne, o czym rozmawialiśmy chwilę przed programem, bardzo potężne uderzenie w ukraińską gospodarkę w postaci blokady umowy zbożowej. Zastanawiam się, i tu właśnie wraca pytanie, jakie jeszcze asy Putin ma w rękawie i co jeszcze w pańskiej ocenie może zrobić, żeby pokazać, że panuje nad sytuacją? Bo to są wszystko mocne rzeczy, tak jak pan powiedział, ale mam nadzieję, że to one nie są jeszcze wystarczające, żeby Putin pokazał, że dalej rządzi i panuje silną ręką. Proszę pana, tak się złożyło, że my właściwie nie dyskutujemy jako dwie strony. Siedzimy, niby siedzimy oddzielnie, ale w zasadzie popieramy to samo. I tu, a tu w tym momencie ja nie zupełnie zgadzam się z panem. Czy pan uważa tego Wagnera, który teraz jest, naprawdę takim realnym zagrożeniem dla Polski? Na pewno nie. I jeżeli Putin nie może użyć innej siły, jak tego małego, w cudzysłowie, Wagnera, to znaczy, że u niego już nie ma takiej normalnej siły. Oczywiście pozostał broń nuklearna, ale tu trzeba stanowczo nie bacie. Jeżeli będziemy bacie, to na pewno użyje. Znaczy ja widzę jeszcze jedno i zastanawiam się, jak pan to ocenia. To też znamy z historii najnowszej. Amerykanie pewnie mogliby nam dużo, szczególnie eksperci amerykańscy od tamtejszych procesów wyborczych, dużo mogliby nam poopowiadać o tym, jak wyglądały rosyjskie ingerencje w ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. One są udokumentowane, są udowodnione. To nie jest żadna kwestia czterech spekulacji. Znaczy wiemy po prostu, że Rosjanie robili co mogli, żeby w te wybory na wszelkie różne sposoby ingerować. No w Polsce się zbliżają wybory. I zastanawiam się, na ile one są zagrożone, na ile one mogą stać się celem dla Putina. Proszę pana, to co ja obserwuję w ciągu półtora roku, a już jestem, tak stale mieszkam w Polsce półtora roku, ja widzę konsensus. Ja widzę, że różnicy zdań pomiędzy rządzącą ekipą i opozycją w tej kwestii są dostatecznie zbliżone. W związku z tym, możliwość Putina ingerować w wybory jest ograniczona. Bo albo te przyjdą do władzy. I te, jak czasami do mnie niektórzy politycy polscy mówią, my jesteśmy rusofilami, ale putinofobami. Ненавидимый Путин, але до России не мама, яко народу не мама збыт мощных претензий. Не, претензии сами россияне мают до себе, же позволили на цочь такого, что террас есть. В связи с тем не уважим же. Але то не означает, что не треба противодействовать, то треба противодействовать. І власне ту моїм зданням є дуже важливий вонтик. Я пан може повідять, що пан чомлів, що я чомлів врацем до ситуації стосунків опозиції російської з політиками польськими. Але для мене то є один з важніших варунків. Єжелі будемо розуміти, где йдемо, где знайдуємося, в яким керунку і що треба робити, то напевно уда ще призвичайжити те можливе непродукційне ділання путіновське. В зв'язку з тим я надалі позостаю оптимістом. I ja muszę powiedzieć, że mi się ten optymizm udzielił, za co panu profesorowi bardzo dziękuję, bo znaczy, oczywiście ja też nie wyobrażałem sobie nigdy, chociaż ja powiem tak, jakby wiadomo, tak jak się racjonalnie na to patrzy, no to wizja pod tytułem fizyczny, czy jak to się ładnie mówi, kinetyczny atak Wagnera na polskie terytorium, to jest jak scenariusz science fiction.
Ale no ta wojna pokazała nam już, jak wiele scenariuszy science fiction zaczęły się realizować. Więc i że bardzo często no nie możemy po prostu polegać tylko na racjonalnej ocenie, bo nawet powiedziałbym więcej. Jeżeli my uważamy, że coś jest irracjonalne, to tym bardziej jest szansa, że Putin po takie narzędzie sięgnie. Stąd moje pytania i stąd ja do tego ciągle wracam. A ja ciągle odpowiadam na to, że pod tym względem zgadzam się z panem. Absolutnie się zgadzam, że lekceważyć nie można. Ale nie można wyolbrzymiać tej sytuacji. Tu trzeba z rozwagą patrzeć, co dzieje się, robić planowe ruchy, które pozwolą ograniczyć działalność putinowską, przeciwdziałać mu. Inaczej to przegramy. Oczywiście, że jeżeli nic nie będziemy robić, to przegramy na 100%. Dokładnie, więc przede wszystkim możemy mieszkańców Rzeszowa uspokoić. Żadni Wagnerowcy się do was na wycieczkę nie wybierają, co nie znaczy, że to były tylko czcze pogróżki. Ale tak jak pan profesor powiedział, trzeba to na spokojnie, racjonalnie analizować. Ja swoim przyjaciołom polskim mówię w ten sposób, że kochani moi, trzeba działać, przeciwdziałać Putinowi. Inaczej nam trzeba w okopach będzie siedzieć razem. I opozycja rosyjska, która stacjonuje w Polsce, będzie siedziała razem z naszymi przyjaciółmi, Polakami. No i oby do tego nie doszło. I oby do tego nie doszło. A my ze swojej strony no, będziemy się tu pewnie częściej spotykać i tłumaczyć i rozmawiać, tak jak pan profesor powiedział. Musimy przykładać to ucho, badać, jak bije, to, jak to pan powiedział, to czarne serce tego reżimu. No i oby biło coraz słabiej, że już to zabrnę w tą analogię. I oby coraz mniej krwi do tego parszywego mózgu pompowało. Profesor Władimir Ponomariow, rosyjski dysydent, naukowiec, no i krytyk, zażarty krytyk Władimira Putina. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję państwu. I bardzo dziękuję za bardzo ważną, z mojego punktu widzenia, sympatyczną rozmowę. No ja się cieszę, że pan profesor się, że tak powiem, wprosił do programu, bo to są wszystko ważne rzeczy i cieszę się, że państwo mieli okazję je usłyszeć. No tygodnia nie kończymy z dala od ukraińskiej wojny. Jutro no, przyjrzymy się bardzo dokładnie z jednym z naszych ulubionych ekspertów wojskowych sytuacji na froncie. Sprawdzimy, jak dobrze idzie Ukrainie, bo tak jak rozmawialiśmy, no, od tego wszystko, znaczy może nie wszystko, ale wiele, wiele zależy od tego, jak Ukrainie ta ofensywa idzie, a powoli zaczyna wychodzić, że idzie zgodnie z planem. Nie był to taki plan, jak wszyscy oczekiwaliśmy, ale chyba wszystko idzie w dobrym kierunku. No ale to się jutro wszyscy i ja, i wy dowiecie, nasz gość już to wie, więc przyjedzie tu wam to wszystko opowiedzieć, więc zapraszam na tą rozmowę. Do zobaczenia.